Witajcie, Rzymaszki, z tej strony Traol, w kolejnym odcinku z Hartman 4 na autokcji Kaiser Redux. Jako rząd Fengyangu. W ostatnim odcinku udało nam się tutaj porobić trochę operacji mikro i w sumie akurat byłem w trakcie, kiedy zorientowałem się, że w sumie czas na zakończenie odcinka. W takim razie będziemy kontynuować nasze operacje mikro. Trochę zajęliśmy się dywizjami, w ogóle nie patrzyłem, ile stracili. No, stracili trochę dużo w porównaniu z nami. Nasze dywizje, one powinny zostać tutaj. Na razie nasz przeciwnik się ciągle tutaj będzie przysyłał te dywizje, dlatego że będzie chciał, żebyśmy trochę, że tak powiem, żeby ustawić swoją armię po tym, jak trochę ich stracił. Na szczęście, dzięki temu, że ich pokonujemy, to też jest taki plus, że po prostu... Okej, antyjapońskie protesty. Jakby tam to dawało political power, to byłoby fajnie, ale to nam nie daje. Okej, co to jest? Okej. Dobra, więc wydaje mi się, że zrobimy jeszcze to jedno mikro. I po tym, jak już go zrobimy, to będzie chyba dobra pora, żeby włączyć rozkaz ataku. Wiecie co, może sobie jeszcze... poprosimy o to, żeby nam nie popsuć frontu. Póki co nasze dywizje, mamy wystarczająco sprzętu, żeby ich tutaj produkować. Antyjapońskie protesty, ile macie? Macie 38%. Nie jest tak źle. Więc tak, dzięki temu, że mamy tych mantynirsów, nam naprodukowało przez decyzję. W sumie nawet nie patrzymy, jacy oni są. Nie są najlepsi. Ale dzięki temu, że są, to mamy bonus w walkach. No i teraz widzę, że jak weszliśmy na teren Shaanxi, to trochę nam oddaje to. Tak naprawdę to ja bym chciał trochę popchnąć ten front. Tylko, że boję się, że mógłby być problem z tym. Tak jak widzę, że tutaj sobie nie radzimy. Zrobimy po prostu normalne okrążenie w Chinach. Czy to moja Japonia? Okej. To trochę to nam zniszczy, ale przynajmniej ta stabilność, to mi się podoba. Więc tak, naszym planem teraz będzie po prostu zrobienie takiego totalnie okrążenie na linii frontu. Czyli w Chinach to jest normalny dzień. Okej. Dobre nowiny. Czy coś tutaj możemy? Możemy tutaj zadania atomowe zrobić. I widzę, że chyba powinniśmy zaatakować tutaj. No i pójdziemy o takim szrakiem. To nie jest nic dziwnego, to jest normalny dzień w Japonii. Jak w Chinach! Ciągle mówię Japonia. Jedyne co, to potrzebujemy, żeby nasze dywizje były przygotowane na to, dlatego że powiem szczerze, to jeżeli ich nie będziemy mieli, to będzie trochę problematyczne. Okej, niech jeden czołg zostanie, bo widzę, że tutaj nie idzie nam zbyt dobrze, ale przebijamy się. Okej. Czołgi mogą ruszyć, on ich ruszył tak. Okej. Tutaj widzę, że... Tutaj widzę, że część naszych militarnych dywizji ma problem z dotarciem. Więc powoli sobie tutaj będziemy przesuwać. Okej. Kto tam najbliżej ma? Żeby nam tutaj nie odcięli. Okej, niech... Na razie wypełniają nam front, niedługo nam się skończą dywizje, żeby robić, ale na szczęście już jesteśmy przy prawie samym końcu tego. Okej, więc możemy się postarać już tutaj zająć się tymi. No i zostali okrążeni. Tak, i to jest normalny dzień w Chinach, gdy się okrąża cały front. Okej, zajmijcie się tym szybko. Musimy się tutaj przejąć
kontrolę nad tymi prowincjami jak najszybciej, żeby te dywizje trochę się rozpierzchły. No i okej, dobra. No i teraz mamy oczywiście rzekę, no to rzeka to będzie najtrudniejszy teren do przebicia się, ale im bardziej im zabieramy dywizję, tym mniej będą mieli na rzece, żeby wrzucić. Okej, tutaj to w sumie już mamy, to muszą zrobić, więc to mnie nic nie możemy ogarnąć. W takim razie będziemy chyba koło rzeki będziemy przechodzić. To jest, na to wygląda. Więc zrobimy takie okrążenie koło rzeki. No mają jedną dywizję na prowincję, no to już jest po nich. My to możemy mieć jedną dywizję na prowincję, dlatego że jest nas mniej. O! Możemy poprosić ich, żeby dołączyli do wojny. Okej, tutaj możemy sobie zrobić kilka dywizji, zawsze chętnie. Dobra, i wygląda na to, że się nam udaje zrobić to, co chcieliśmy. Czyli dosłownie robimy wycieczkę wokół frontu. Okej. Udało mi się, jak tutaj te dywizje szybko przechodzą, te czołgi się za nimi wloką. Okej, wydawało mi się, że trochę więcej okrążymy. Ale tyle też może być. Okej, zajmijcie się tymi dywizjami. No i są już tutaj odcięte. Okej. No już prawie jesteśmy w domu. Okej, jakieś bonusy zawsze chętnie. Teraz mamy problem z political power, dlatego że mamy tą misję, która minus 10 robi, plus jeszcze mamy co chwila jakieś protesty, co jest denerwujące. Okej, już kolejne przeszły. No już tutaj trochę powysyłali tych, ale nasza specjalna armia, teraz jak tutaj przejdziemy, powinna sobie poradzić. Czekajcie, czy możemy tutaj przejść tak normalnie, bo ja chciałbym mieć tą prowincję tutaj. Okej. Tutaj widzę, że nasza specjalna armia to tak sobie jako tako radzi. Ale przynajmniej odzyskujemy trochę terytorium dla Shanxi, które straciło. W ogóle część frontu była pusta, okej. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni czas, żebyśmy już naszą specjalną armię dali tutaj i rozpoczęli atak. Po prostu z łatwością teraz możemy odzyskać resztę. Okej, co wy zrobiliście? Shanxi zostało czymś takim, a my mamy rozpiżdżony front totalnie. Więc jak najszybciej zajmijcie się tym. I musimy się... No, mamy totalnie rozpiżdżony front. Przez to, że Shanxi po prostu postanowiło, że stanie i nic nie będzie robiło. Okej. Te wszystkie dywizje tutaj. I spróbujcie jak najwięcej przejąć. Okej. Wygląda, że się udaje nam. Okej, Japończycy nam pomagają. Nie zobaczyłem się, co jest na dole i na dole było totalne przejęcie. Okej, widzę, że tutaj zorganizowaliśmy trochę armii. No, Chińczycy zorientowali się, kto jest prawdziwymi Chinami. A my tutaj powoli będziemy robić rzeczy, które chcemy już. No, na południu to się totalnie kiepściło. No, ale przynajmniej przejmiemy tereny Shanxi, które chcieliśmy i tak zdobyć. Ale widzę, że... O kurde, co się stało? Okej, widzę, że się połączyli. A Shanxi jest z nimi.
O mój Boże, oni mają twierdzę z tej swojej bazy. Wiecie co? Bo musimy sobie trochę pogarniać ten front. Za chwilę po prostu będzie coś takiego, że oni się przeciwko nam zwrócą. I my będziemy czarnej D. Chyba, że mamy pakt o nieagresji nadal aktywny. Mamy trus, więc w sumie też nie powinni móc dołączyć. Jeżeli nie dołączą przez kilka dni, no to zapewne dojdziemy do tej wojny. No, what the fuck? O Jezu, myślałem, że tutaj kolejni są. Okej, spróbujmy w takim razie może wykorzystać te dywizje, które póki co nic nie robią, by się przydały na innych miejscach. Okej. W takim razie Chiny się całkowicie zjednoczyły. Wow, i to takie całe Chiny z Tybetem. Okej, no ale dosłownie Japończycy praktycznie niszczą tutaj. Kto tam będzie majorem? O Jezu, ile mają majorów? Mają Shanxi, ale Shanxi chyba nie jest przeciwko nikomu w wojnie. Więc aż takie źle nie jest. Dobra, tutaj zawsze jakieś wsparcie. A, okej, właśnie, dołączyli. A, masz los. Dlatego nie cierpię tego. To jest coś takiego, że gra naprawdę, naprawdę chce nas zniszczyć. Będzie wysyłała coś takiego, okej. O, masz los. Naprawdę, to jest ta cała armia, która wcześniej walczyła z nami. To nie jest ona najlepsza. No ale tutaj po prostu wszystko przyjęło nam. Okej, jak najszybciej przyjmijcie te prowincje. O, i całkowicie się połączyli. Okej. No, tutaj w sumie nawet dobrze, że tak zrobiliśmy. Nie no, wojnę mamy wygraną, tylko że tej Shanxi kompletnie nas tutaj od tyłu wzięli. My możemy to sobie odbić, ale to musi trochę nam zająć czasu. Okej, coś tutaj mamy. Jezu, możemy do Mantiniusu sobie dać bonusik. Jakaś fabryka, to zawsze można ją dać na karabiny. A, no i powoli się tutaj zajmujemy. Nie jest tak źle. Jeszcze, no, Mongolia dołączyła do wojny. No to dopiero jest. Jak to wygląda z... Dobra, i tak nie mamy fabryk. Dobra, mieliśmy trochę. Więc w sumie możemy się tym zająć. Okej. Okej, wygląda na to, że sobie powoli radzimy. Tutaj... Wow, ale wysyłali tutaj ludzi. No, nie powiem. Chińczycy potem jak się zjednoczyli, to sobie teraz dosłownie jest siła. Okej, Panzer Expert. Okej, wygląda na to, że my nic nie możemy zrobić. Nie mamy paliwa do naszych czołgów i samolotów. Chyba może będziemy musieli poprosić o paliwo Japończyków. Okej. Okej. Okej, wysłali nam trochę paliwa.
na raz. Widzę, że sobie powoli zbijamy o to. A Mongołowie to... Mongołowie to sobie nawet trochę nam pomagają. I na razie to my próbujmy jak najwięcej wykorzystać z ich pomocy. Okej, powoli sobie przebijamy się. My straciliśmy... Nawet nie jesteśmy majorem? A, jesteś no function, no nie będziemy. 127 tysiaków... No... Tak naprawdę zadając bardzo duże obrażenia, bo... Japończycy to mało zadają. Przy innych zadają też, ale... Też my w miarę zadajemy. Właśnie okrążyliśmy ogromne... Ogromne tutaj... Okrążenie. No i teraz zapewne też... No, teraz to im padło. Mnóstwo. No chyba teraz wszędzie będziemy najwięcej, bo tam mnóstwo różnych dywizji było. No. Okej, okay, w sumie jesteśmy na dobrej pozycji. Okej. Okay. Tutaj przyjedźcie. No, tutaj trochę... trochę się okupali. No ale to jest wielka twierdza, więc... Więc to też nie jest zbyt dobrze dla nas. Póki co to ja chcę się pozbyć Chingu samego. Że są bardzo blisko tego. Ale po tym jak oni padną, to... Będziemy musieli jeszcze, co tam, Shanxi, no to to jest... twierdza. No to się jakoś to zrobi. Maklik i Guans, to jest to najbardziej na dole, to jakoś ogarniemy to. Co, dawajcie nam więcej dywizji. Co my możemy za ten Political Power zrobić, to i trochę sobie bawmy się w balansowanie frakcji. Okej, okay, co tutaj możemy? Lepsza arta, zawsze chętnie. Widzę, że czołgów nam powoli zaczyna brakować. A Siam dołączył. Czy Siam nie miał wojny przypadkiem z tamtymi? No miała, ale się zakończyła ona. No, zakończyła się na tym, że Birma padła. Okej, okay, właśnie padł Ching. No to w sumie możemy włączyć agresywnie. No tutaj będą chcieli odbić resztę terytoriów. Okej. Okay. Jej! Odzyskaliśmy trochę praworządności. No, legitymacji państwowej. Dziękujemy, że wierzą w nas inni Chińczycy, że jesteśmy Chińczykami. Tak. Bo Mandżurowie to nie są ludzie. Okej, okay, czy coś tutaj nie jest nam potrzebne aż tak bardziej? No, czołgi są bardziej potrzebne. Tutaj pójdziemy w tą stronę. Okej. Okay. No i już tutaj przejdziemy do końca. Warlord Services in Yuryung. No, możliwe, że będą przeciwko nam się tutaj bronić. Nie będą chcieli z nami współpracować, ale bywa. A tak, wyślemy tutaj. Żeby nie było, że my nic nie robimy. Okej, okay, wygląda, że tutaj już stali się ich marionetkami, więc ci to naprawdę już prawie całą Chiny, to prawie całymi Chinami rządzą. My jedyne co teraz mamy, to musimy się przez tą fortecę przebić,
co nie jest najciekawszą rzeczą do robienia. Póki co się zajmiemy tym. Poprosimy o military access, żebyśmy już nie musieli się frontem zajmować zbytnio. No i w głównej mierze to po prostu mamy wszystko do przodu. No mają dużo dywizji nieregularnych, no to to też nie jest jakiś najlepszy dywizja świata. Więc też tak nie jest zbyt... aż tak źle nie jest, po prostu. Okej. Wiecie co, może jeżeli żeby było, jak mamy 75, żeby tutaj nam się włączało. Kogo będziemy popierać? Zanga zapewne. Tutaj musimy teraz trochę zmniejszyć poparcie dla nich. Okej, Liberia ma... Okej, czyli z całymi z Niemcami? Nie, znaczy się tak, z Niemcami tak, ale Niemcy padają tak kompletnie. Jakby mogły to zrobić w ostatniej serii. Okej, może trochę sobie artylerii. Modernizujmy jednak, bo tutaj chętnie bym chciał trochę artylerii i zapewne za trochę granat przytnie, bo będą wyzwalać. Więc próbujemy, ok. W głównej mierze chcemy się dostać do tej twierdzy, więc będziemy musieli ją co chwilę atakować. No niestety będziemy marnować ludzi i sprzęt, ale musimy zrobić ją. Jak to wygląda z powietrza? No, z powietrzem to dobrze wygląda. My zajmujemy się tym frontem, więc nie jest aż tak źle. Okej, Infantry Expert, no to zawsze chętnie weźmiemy. I co tutaj? Możemy porobić z nimi. W ogólnej mierze to nie mamy aż tak dużo dywizji, żeby wszystko popychać. Ale możemy tutaj pochrążać, bo widzę, że są luki w niektórych miejscach. No, na przykład tutaj. Okej. I kolejna dywizja. Dobra. To jest jedyna decyzja? Tak. Okej. A, Juan przegrał, więc możemy znowu włączyć, a nie, jest ciągle włączony na maksymalne. Wydaje mi się, że musimy to przejąć. Jak to przejmiemy, to będzie wszystko ok. No, widząc ile my tutaj zrobiliśmy, to tak Japończycy to... No, to, że to łączyli, to jest dla nas dobrze, ale to, że może później być problemy z tym, to... To już jest większe zmartwienie dla nas. Okej. Okay. Więcej na czołgi, ale też czołgów. Spróbujemy zrobić najlepsze, jakie możemy. Żeby już najnowsze czołgi wysłać. A wygląda na to, że... prawie wszystkie majory z tej frakcji padły. To co chcemy realnie, to żeby ci padli. Więc może rozszerzymy front o regiony. Okej. Czy jest tutaj jakaś wyrwa, żebyśmy mogli przejść? O, jest! Ale wycofujemy się z tej wyrwy. Okej, okay, to zróbmy własną wyrwę. Spróbujmy wejść do tego miasta. W głównej mierze to po prostu na tym polega, że jak wejdziemy do tego miasta, to będzie już po nich. Widzę, że tutaj tak trochę im... Dobrze idzie, ale wiem, że AI potrafi robić głupie rzeczy, na przykład w pewnym momencie się zatrzymać i nie zdobyć głównego miasta. Dobra, z łatwością tutaj przyjechaliśmy przez to. Ale mamy problem, bo Japończycy właśnie szpiegują nas.
To oznacza, że będziemy mieć problemy z przyszłości. W sumie to już jest taki moment, kiedy Japończycy by coś przeciwko nam robili. Okej, jak najszybciej próbujcie tutaj przejąć to. Okej. Okej, w skrócie to my dołączyliśmy do jej frakcji. I na szczęście nie umieramy. To jest pierwsza rzecz. Musimy być szczęśliwi, że Japończycy nie chcą nas zabijać. Ale podoba mi się, że włączyli teraz Ichigo, kiedy dosłownie już są po... W sumie powiedzmy sobie szczerze, już w miarę to sobie trochę... Już te Chiny to tak mało ich zostało. Okej, w takim razie spróbujmy jak najszybciej zdobyć to miasto. Tutaj dosłownie jest chwila. Dobra, widzę, że Austria też pada. Ruskie tutaj trochę przyjęły. Naprawdę nie wiem, dlaczego Rosjanie wyzwalają te terytoria. To jest coś takiego, że jeszcze rozumiem Polskę, czy coś takiego, ale że Rosjanie wyzwalają tutaj to ja naprawdę nie wiem, dlaczego. Okej, dosłownie przebiliśmy na pół ich. Okej, Japończycy widzą, że teraz naprawdę się starają, żeby u nas właśnie totalnie przyjęło władzę do Concordia. Dlatego będziemy musieli bardzo dużo wydać, żeby tam się coś stało. W ogóle mamy 0,97. Wow, naprawdę to jest mało. Okej, jak to wygląda z tym? No tutaj to się kompletnie, ale to kompletnie napakowali dywizji. Nie mamy problem z tym. Dobra, spróbujmy cokolwiek zrobić. Póki co robimy rzeczy do marynarki. Tak, kto by się spodziewał, że rzeczy do marynarki będziemy robić. Okej. Samoloty, dawno samolotów nie robiliśmy, artylerię na pewno. Zrobić na 8 dni, no to trochę szybko będzie. No i samoloty. Jedyne co robić. Okej, w głównej mierze, no obrona jest u nas dobra, ale atak słaby. Tutaj, że się tak trochę powiem, że oni tak rozchodzą się, to dla nas nawet dobrze. Bo wtedy byśmy mogli, będą mieli mieć dywizję na ich stolicy. Więc niech tutaj przychodzą. Tutaj reszta naszej armii to dosłownie się bije w górach. Wiecie co, po prostu zostawmy to. Reszta armii tutaj. No, Zhang się tutaj wkurza, że ma małe poparcie. Jak tutaj z tym? Tutaj dopiero nam dochodzą te dywizje. Ale w głównej mierze to my chcemy, żeby one zaatakowały stolicę. Więc nie. Dołączają do tej bitwy. Już jest zielono, to jest dobrze. Właśnie o to chodzi, żeby było na zielono ciągle. No, zbijamy ich organizację poseł. Okej. No i koniec. Koniec tej wojny. Tej piekielnej wojny. Więc tak, po pierwsze zabieramy ich wszystko. Dosłownie wszystko. Bo to, wiecie, my jesteśmy Chinami, więc to dla nas należy się. Dobra. Boom. I w ogóle co? Dokładnie chcieliście wy. Co najwyżej mogę wam coś oddać. Okej, submit. Dobra. Wydaje mi się, że tak może być.
Co najwyżej jeszcze patrzę, czy jakieś tutaj pojedyncze te miasta. Tutaj to chyba ruskie przyjęły. No chyba nic tutaj nie ma takiego, co inni by chcieli. Okej. W takim razie koniec. Koniec tej wojny. Zakończyliśmy ją. Teraz co najwyżej mamy to. Nie powiem. Nie powiem, mamy problem, dlatego że koszty tego są ogromne. A my mamy naprawdę słabe zabo, jeżeli chodzi o to. Zaraz spróbujemy coś zrobić, ale nie jestem pewien, czy się nam uda. Na pewno teraz będziemy już kończyć. Ja tutaj tylko dorobię te wszystkie rzeczy. Jak tam fabryki militarne? No to już w miarę jest z nimi. Ale tak, jeżeli chodzi o ten odcinek, no to już tak naprawdę będzie już koniec. Jeszcze mamy dużo kontentu, więc to nie jest koniec serii. Ale póki co, żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Travel. No to, cześć!